Szanowni Państwo, myślę, że możemy już rozpocząć. W imieniu Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej dorocznej kwestie, którą jak zwykle zorganizuje nam Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach i oczywiście reprezentant niezastąpiony Pan Doktor Kłosta jak zwykle jest z nami. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Witam również serdecznie Pana Zbigniewa Kota z Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie. I na początek o kilka słów wstępu poproszę Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam również Panów, jak przed chwilą słyszeliśmy od Pana Dyrektora Kłosty, Pan Zbigniew Kot, tak, został prezesem stowarzyszenia, więc serdeczne gratulacje. Proszę przyjąć. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory stowarzyszenie na pewno będzie bardzo się rozwijać i realizować te dotychczasowe działania, które były bardzo pożyteczne, jeśli mówimy o ratowaniu zabytków w naszym mieście. Szanowni Państwo, jesteśmy przed kolejnym świętem 1 listopada Wszystkich Świętych. Jak co roku już po raz 13 organizujemy zbiórkę środków, zbiórkę pieniążków na ratowanie dawnych cmentarzy na Warmii i Mazurach. I tu pozwólcie, że serdecznie podziękuję Panu doktorowi Kłoście, który był inicjatorem zbierania tych środków, a jednocześnie przede wszystkim oczywiście odnawiania naszych pięknych zabytków, starych cmentarzy, które w mieście stanowią o naszej historii, o tożsamości, o mieszkańcach naszego grodu, którzy w różnych latach odeszli, a którzy pozostawili po sobie na pewno bardzo wiele. I tutaj należałoby wrócić do tych cmentarzy, które są tymi zabytkowymi. To jest cmentarz świętego Jakuba, to jest cmentarz świętego Józefa. Dwa cmentarze to są cmentarze należące do kościoła. No oczywiście, jeśli mówimy o zbiórce, będziemy ją tak jak rokrocznie to czynimy, realizować w godzinach praktycznie 8:15 na naszych cmentarzach komunalnych, a więc zarówno przy ulicy Poprzecznej, jak i tam w okolicach Dywint na naszym większym cmentarzu, który służy dzisiaj oczywiście pochówkom. Jak i oczywiście na tych cmentarzach historycznych, a więc i świętego Jakuba i świętego Józefa. 13 lat to naprawdę wiele w tym okresie zostało zrobionych, odrestaurowanych zabytków, bo przecież na pewno w szczegółach Pan doktor Kłosta do tego się odniesie, ale to jest przeszło 250 tysięcy złotych, to jest bardzo wiele odnowionych nagrobków, tych zabytkowych. Jest to naprawdę wielka praca wykonana przez Stowarzyszenie, przez Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania, gratulacji, uznania, bo na pewno bez Waszej inicjatywy, bez zaangażowania i tego ogromnego serca trudno byłoby mówić o tak wspaniałym osiągnięciu, a więc w imieniu naszej wspólnoty samorządowej serdecznie gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę Pana doktora Zbigniewa Kłostę, żeby opowiedział nam o idei, jaka przyświecała Panu doktorowi, gdy po raz pierwszy te 13 lat temu postanowił Pan zorganizować taką akcję. Proszę Państwa, tutaj pewna poprawka do tego, że byliśmy na początku zespołem, myślę tutaj szczególnie o panu profesorze Januszu Jasińskim, który był tym pierwszym prezesem właściwie tego komitetu. Wszystko to się odbywało jak zawsze z pewnymi trudnościami, ale to był rok 1993, natomiast kwesta jest o 10 lat młodsza. To był rok 2003, co nie trudno obliczyć, że dokonujemy tej zbiórki już po raz 13. Idea jest taka, powinniśmy wszyscy dbać o stare cmentarze, bo to jest historia, to są ludzie, którzy tworzyli przeszłość tego miasta. Wielokrotnie o tym mówiliśmy i tak zresztą dzisiaj
po roku 1989 patrzymy na przeszłość również naszego regionu. Żyli tutaj Niemcy, żyli Polacy, żyli ludzie innych narodowości i o tym świadczą również cmentarze. Powinniśmy wszyscy dbać o te groby, których bliskich już tutaj nie ma. Tak samo jak pragniemy, aby o nasze groby tam na wschodzie również zadbano. I taka jest nasza powinność jako gospodarzy tego terenu. To jest ta główna, podstawowa idea. Czynimy to z pobudek humanistycznych, chrześcijańskich, kulturalnych, kultury przede wszystkim, bo właściwie cmentarze, jak patrzymy na przeszłość, na naszą cywilizację, właśnie są tym ewidentnym i tym szczególnym pomnikiem kultury, którą za nami. Właściwie po cmentarzach, po pochówkach poznajemy kulturę naszej cywilizacji. Proszę Państwa, rzeczywiście te 200 tysięcy to jest kawał grosza, jeśli chodzi o sprawę porządkowania. Ale gdyby nie miasto, gdyby nie urząd Olsztyna, miasta Olsztyna, bo to stanowi, tak w sumie kiedyś nad tym się zastanawialiśmy, chyba 1/4 tego, co właściwie zrobiono na tych naszych olsztyńskich nekropoliach. Myślę tutaj szczególnie o cmentarzu świętego Jakuba, no, który po tej modernizacji tamtej części Olsztyna, myślę o ulicach, otrzymał ogrodzenie, no i naprawdę stanowi tutaj taki park ciszy w Olsztynie znaczący. Mamy 3 cmentarze zabytkowe, właściwie 4, chociaż z tego 4 to już niewiele zostało. Myślę tutaj o tej nekropolii żydowskiej, która o tych kutach, właściwie tam jeden grób pozostał tylko na ulicy Zyndrama z Maszkowicz. Natomiast te 3 pozostałe to jest święty Jakub, święty Józef, no i ten cmentarz w Dajtkach. Trudno powiedzieć, możemy tak mniej więcej określić, że uporządkowano dotąd za te pieniądze ponad 230 grobów. Różne były wartości tej wykonanej pracy, bo różny był stopień ich zniszczenia. Najwięcej zrobiliśmy na tym cmentarzu świętego Jakuba, trochę mniej na świętym Józefie, tak, i tam będziemy kontynuowali, tak zarząd zdecydował, przedwczoraj odbyło się to kolejne nasze zebranie, co 3 lata naszego społecznego komitetu i właśnie pan Zbigniew Kot został wybrany prezesem. My się nie wycofujemy, myślę o profesorze Jasińskim i o sobie z działalności tego komitetu, no ale wydaje się, że nowa krew, młodzi nieco ludzie pewno dalej popchną całe działanie. Natomiast wielkim sojusznikiem, i to już jest kolejny mój punkt tego wystąpienia, to właśnie jesteście Państwo, to są media, to jest prasa, to jest radio, to jest telewizja. Jesteście naszymi sprzymierzeńcami w tym sensie, że poprzez Was możemy oddziaływać na społeczeństwo i to jest oddziaływanie szczególnie, zwłaszcza w tym momencie, kiedy wszyscy pochylamy się, prawda, nad tymi, którzy odeszli, nad grobami. Proszę Państwa, chciałbym bardzo Państwa prosić, jeśli to jest tylko możliwe, aby ten krąg kwestujący się nieco się poszerzył, żeby te 50 osób przekroczyć. Brakuje nam szczególnie zawsze chętnych do kwestowania tam na tym cmentarzu w Dywitach. To jest największa nekropolia Olsztyna, pewnie sięgająca, panie dyrektorze, 35 tysięcy. No i tam zresztą spośród żyjących tam ma najwięcej grobów swoich bliskich. To jest bożny cel, to jest ważny cel, to jest szczególny cel. I tutaj jeszcze raz chciałbym zaapelować i prosić Państwa o pomoc w
tych informacjach są podane te sposoby zgłaszania. To jest właściwie tylko jedna godzina 1 listopada. Zaczynamy od 8, kończymy już na 15, no bo to już wtedy jest, robi się ciemno. No całą tą sprawę, i to też warto tutaj podkreślić, właśnie kierownictwo zakładów komunalnych cmentarzy Olsztyna zajmuje się tą sprawą rozdysponowania tych puszek i także potem zbierania tych napełnionych. No i wreszcie także powołuje tam taką komisję i następuje to liczenie. Ja chciałbym także Państwa uprzedzić, że pewno Panie Zbigniewie, w poniedziałek gdzieś koło godziny 12-13 będzie można już podać ten wynik, tak, który będzie owocem naszej dzisiejszej tutaj pracy, którą zaczynam. To tyle chciałem powiedzieć w tym momencie, jeśli Państwo będą mieli do nas pytania, to jestem. Aha, mamy tutaj jeszcze w zanadrzu, prawda, tę prezentację. Którą Pan Prezes przygotował. Tak, właśnie za te 21 tysięcy, a właściwie za 24 tysiące, które zebrano w ubiegłym roku. Przygotowaliśmy będą tu pokazane prace wykonane restauracyjno-renowacyjne wykonane na cmentarzu Świętego Józefa w całości za środki pochodzące z ubiegłorocznej zbiórki. Cmentarz Świętego Józefa, tu jest taka wzmianka na temat lokacji, gdyby ktoś tam nie był przedtem, co może się zdarzyć. Jest ulokowany pomiędzy ulicami Rataja, Sybiraków i Puszki, obok kościoła Świętego Józefa. I on właśnie tak się rozwijał, że początkowo ta lokalizacja była przy ulicy Rataja i później w stronę kościoła Świętego Józefa powierzchniowo się rozwijał. Ten cmentarz powstał na początku ubiegłego wieku. Mniej więcej w 1905 roku zaczęła być stworzona lokalizacja i w 1962 roku wszystkie cmentarze wyznaniowe w Olsztynie i nie tylko, to była taka akcja wojewódzka, zostały zamknięte, co oznacza, że wstrzymano pochówki na tych cmentarzach. Dodatkowo w 1984 roku te cmentarze trzy zostały wpisane do rejestru zabytków. Poproszę o następną planszę. Tak, tu już mamy realizację. To jest pierwszy nagrobek, który został odrestaurowany, wykonany metodą odlewniczą ze sztucznego kamienia. Co to oznacza? To jest taki synonim słowa lastryko, z tym, że przed wojną to lastryko było znacznie innej jakości. Ono było wykonywane z kamyków bazaltowych bądź granitowych. W tej chwili się to inaczej zupełnie robi, z jakichś materiałów bardziej pośredniej jakości. Także zupełnie inna jakość, trwałość i wygląd. Kolejny nagrobek rodzin Maternia i Pinc, również tą samą metodą wykonany. Tu z lewej strony widzimy, jak to wyglądało przedtem, z prawej po restauracji. Również tablica została odrestaurowana. I kolejny nagrobek, widać na tych zdjęciach zapewne, że różnica jest kolosalna. Chociaż te zdjęcia naprawdę nie oddają tego, co można zobaczyć na żywo. Naprawdę robi to wrażenie, jak konserwatorzy co zrobili z tym materiałem. To jest nagrobek, tak. I kolejny nagrobek Teresia Fulman. Tutaj też szklana tablica została odrestaurowana. Niestety już część fragmentów była zniszczona. Kolejny, tutaj dodatkowo jeszcze ten krzyż kuty metalowy z tabliczką.
tu mamy już ogrodzenia kwater rodowych. Na tych zdjęciach może tego nie widać, ale to są bardzo duże, duża powierzchnia tych kwater. No jest to też bardzo porządne wykonanie. Wszystkie te elementy były piaskowane, oczyszczane, zabezpieczane na różne sposoby. Ta cała podmurówka również została jakby wypoziomowana, wyciągnięta z ziemi, bo tak jak widać na tym wcześniejszym zdjęciu, ona była pokryta, ale to jeszcze gorzej było, ona była pokryta, po prostu gdzieś te pręty były zatopione w ziemi i skorodowane też na skutek tego. I tu jest podobna praca, również tutaj ogrodzenie kwatery rodowej, wewnątrz dwa obramowania z lastryka i podmurówka. Wszystko zostało wyniesione w górę i odrestaurowane. I tu jest ostatnia z tych kwater i jednocześnie ostatni obiekt, który został odrestaurowany. Ogólnie było to 8 prac, z tym, że były to takie łączone obiekty. Były tam krzyże i tablice i również same nagrobki. Tu przygotowaliśmy taką syntezę tego, co dotychczas zostało zrobione. Mamy tu takie zestawienie środków finansowych, które zostały zebrane podczas publicznych zbiórek w latach 2003-2014. Jak widać, są to, ta wartość średnia gdzieś tam oscyluje około 20 tysięcy. Razem zebrano 217 tysięcy ponad przez te wszystkie lata, natomiast oczywiście były to środki tylko z czystej publicznej zbiórki, do tego doszły różnego rodzaju wpłaty, darowizny, również z zagranicy od dawnych mieszkańców Olsztyna, także tak ogółem to właśnie, jak było to wcześniej powiedziane, jest to kwota, przez te wszystkie lata zebrano około 250 tysięcy. I za te wszystkie środki zrealizowano te wszystkie prace, które tutaj mamy wymienione. W 2004 roku była pierwsza realizacja na cmentarzu Jakuba. Był to symboliczny nagrobek pieniężnego Jana Mazy i Leona Włodarczaka, którzy zostali zamordowani w obozie niemieckim, obozie koncentracyjnym Hohenbruch. Również grób olsztyńskiego lekarza Józefa Przewowskiego i przy tym wypoziomowano 22 inne nagrobki, co również takie wypoziomowanie jest ważne, bo zapobiega ich dalszej erozji pod wpływem ziemi i innych czynników. No i kolejno dalej w kolejnych latach były wykonywane podobne prace. W każdym roku staramy się zrobić to. Jakie kryteria wyboru tych, być może Państwa interesuje, jakie są kryteria wyboru tych nagrobków? Oczywiście przede wszystkim wartość historyczna, to kto spoczywa w danym miejscu, czy jest to osoba ważna dla historii miasta. Ale po drugie, drugie takie kryterium to jest również to, że niektóre z tych nagrobków mają większą wartość artystyczną lub są bardziej zagrożone niż inne. Chociażby te właśnie kute ogrodzenia kwater rodowych, które często są, te elementy metalowe, zatopione, zasypane ziemią do jakiegoś tam poziomu i ulegają korozji. Więc przede wszystkim trzeba je odsłaniać i reagować natychmiast. Wtedy jest szansa, że przetrwają jeszcze dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może jeszcze tylko dodam to, o czym mówił Pan doktor Chłosta, czyli o tutaj Państwa roli w całym tym procesie pozyskiwania, powiedzmy zachęcania naszych mieszkańców do brania udziału w tej kwestii.
Jest on bardzo istotny, gdyż na razie zgłosiły się 22 osoby. 22 osoby będą kwestowały na naszych cmentarzach, a tak jak panowie podkreślali, w ubiegłych latach było to około 50 osób, w zeszłym roku nawet 70 osób, także jeszcze trochę nam brakuje do tego, żeby ponownie ta liczba była tak wysoka, jak właśnie w latach ubiegłych, także mamy nadzieję, że państwo tutaj włączą się w to aktywnie i również będą zachęcali do tego, żeby nasi mieszkańcy zapisywali się, a zapisywać można się u nas w Urzędzie Miasta Olsztyna, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Oczywiście tam na tych materiałach, które rozdałam państwu, mają szczegółowe informacje. Czy mają państwo teraz jakieś pytania do naszych gości? Jeśli nie, jeszcze taka informacja, że co roku pan prezydent powołuje właśnie taką komisję, która kwalifikuje te groby. Właśnie te kryteria są takie, jak pan prezes to określił, ale co roku przed przystąpieniem do renowacji dokonujemy takiego osobliwego przeglądu, jedne przekładając na dalszy ciąg, na dalsze lata, a te pilniejsze, prawda, dobieramy akurat za te pieniądze. Że rzeczywiście jest ważna sprawa, abyśmy starali się jak najbardziej włączyć jeszcze tych dawnych mieszkańców Olsztyna, którzy żyją w tej chwili w Niemczech. Zachęcamy także do uczestniczenia w kwestii tę mniejszość niemiecką, która tutaj jest w Olsztynie. Przed chwilą byłem tam w tym biurze. No, jakieś osoby pewno będą również kwestowały, no bo to są właśnie potomkowie tych, którzy są w Niemczech i zresztą co jakiś czas nawet do naszego społecznego komitetu padają takie zapytania, czy grup kogoś tam jest w tym Olsztynie. No niestety z tych wielu zapytań mogłem właściwie tylko na dwa odpowiedzieć. Jak państwo zresztą widzą, ten cmentarz parafialny świętego Jakuba jest mocno wytrzebiony. To znaczy po prostu gdzieś tam kiedyś w przeszłości zniknęły te nagrobki. Nie zostało tam wiele, ale także teraz już pojawiają się konieczności odnawiania również te groby, które powstały po 1945 roku, bo to już też jest historia, tak? 70. Tak. Ja mam takie pytanie, kiedy można się zgłaszać? Niemal do ostatnich dni, ale chyba piątek jest tym już ostatecznym, rano w piątek, prawda? Bo to musi być potem, trzeba całą tą sprawę uruchomić, bo trzeba przygotować te puszki i cały uruchomić, bo w to jest również zaangażowana Straż Miejska, prawda, która utrzymuje ten kontakt z biurem, a równocześnie z tymi nekropoliami, bo trzeba rozwozić te puszki i odbierać te napełnione. Po przyszłym piątku, tak? Słucham? Po przyszłym piątku. Tak. A czy są jakieś specjalne wymagania w stosunku do osób, które... No więc wymagania są takie, że zazwyczaj są to ludzie znani, prawda? Aktorzy, dziennikarze, ludzie kultury. Jest pan prezydent właśnie między 11 a 12 będzie 1 listopada kwestował na cmentarzu przy ulicy Poprzecznej. Jest coś takiego, to jak między nami mówiąc, że bardzo ludzie chcą kwestować właśnie przy tym cmentarzu na Poprzecznej. Jak gdyby to się zapełnia już zawsze na początku, a mniej jednak na tamtej nekropolii w Dywidach. Chodzi mi raczej o takie osoby, no określam to z miasta, jakieś obywateli miasta, czy sprawdzają państwo. No radni również tak, biorą udział, prawda, w tym festiwalu. No szkoda, że na przykład wybory nie odbywają się na początku listopada, bo pewno byłoby chętni więcej, prawda? Tak jak było w ubiegłym roku przed wyborami samorządowymi. No, było 70 chętnych do kwestowania. Chodzi mi o jakieś zaświadczenie o niekaralności, czy coś takiego. Na przykład, czy państwo czegoś takiego wymagają, tak? Bo nie każdemu można zaufać wobec tego. Proszę państwa, no są już niestety, albo stety, no stali kwestiujący, prawda? To są aktorzy, to jest pani Rena Teresz, która zawsze, prawda, jest, są państwo Fabisiakowie. Piotr Bałdoczek. Piotr Bałdoczek, tak. W
co prawda to już jest ogólnopolski prezenter i znany jest, on nigdy nie stoi przy wejściach, tylko wędruje po całej nekropolii. Ale przy tych cmentarzach dwóch tych komunalnych to właśnie jest z dwóch stron. I to wejście główne w Dywitach i to, które jest tam przy tym, gdzie dojeżdżają autobusy. I w zasadzie to drugorzędne wejście jest bardziej obfitsze niż to pierwsze. To samo na Poprzecznej od ulicy Abramowskiego i od ulicy tej głównej bramy. Już dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszam do rozmowy z Dziękuję.